Mamy kolejne nagranie z kamer nasobnych policjantów po kolejnym pościgu, który miał miejsce we Wrocławiu za nietrzeźwym kierującym, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Pościg miał miejsce m.in. po polach, nie tylko po drodze publicznej. Mężczyzna, pomimo wydawanych poleceń i sygnałów do zatrzymania się przez policjantów, nie zatrzymywał się i ostatecznie został zglebowany przez policjantów i doprowadzony do jednostki policji, a teraz czekają go zarzuty. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówił o służbach bez cenzury. Zapraszam na Bagieta rozkłada interwencję. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Dobra, o co chodzi we Wrocławiu? Bo ja w ogóle się napaliłem na tę interwencję, a ona nie jest aż taka zajebista, jak myślałem, że będzie, w sensie to nagranie z kamer. No ciekawe, kurde. No ale to nie patrolówka, tylko Wydział Ruchu Drogowego. Jak czytamy, nie zatrzymał się do kontroli drogowej, bo był pod wpływem alkoholu i nie posiadał prawa jazdy. Nagranie z policyjnej kamery. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej w trakcie pełnionej służby zauważyli pojazd, który poruszał się z nadmierną prędkością. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli. Mężczyzna zignorował sygnały dawane przez policjantów i zaczął uciekać ulicami Wrocławia samochodem, ponadto nie stosował się do wydawanych poleceń. Po zatrzymaniu okazało się, że 40-latek nie ma uprawnień do kierowania pojazdami, a jakby tego było mało, był nietrzeźwy. Podejrzanemu może teraz grozić kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Do takiej właśnie sytuacji doszło w ostatnim czasie przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu. Kierujący pojazdem marki Alfa Romeo najpierw uciekał drogą publiczną, a dalej wzdłuż wałów przeciwpowodziowych przy Odrze, dopiero gdy już alternatywna trasa stała się niemożliwa do pokonania, zatrzymał samochód. Funkcjonariusze po pościgu zatrzymali podejrzanego. 40-latek nie miał jednak zamiaru tłumaczyć się policjantom. Odmówił podania swoich danych i nie chciał podporządkować się wydawanym poleceniom. Mężczyzna nie poddał się badaniu na alkohol w wydychanym powietrzu, dlatego pobrano mu krew do dalszych badań. No i jak wyglądała ta interwencja? Zanim ją obejrzymy, to jeżeli macie ochotę, zapraszam na nafali.co.pl po takie bagietowe kubki albo koszulki. Link w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. Jakbyście starego Windowsa odpalali, taka muzyczka. Ale przewiniemy sobie na same gęste. No i tu jest mierzona prędkość wideorejestratorem i też są wydawane pierwsze sygnały do zatrzymania się. Na razie to są sygnały świetlne i dźwiękowe, potem jeszcze dojdzie zatrzymanie się tarczką. Tam będzie ten. No tutaj chłop dalej to ignoruje, ale widać, że policjanci jeszcze mają nadzieję, że po prostu nie ma gdzie zjechać. Jadą za nim z odpalonymi sygnałami świetlnymi. No i tutaj dają po raz kolejny sygnały do zatrzymania się, tym razem bardziej wyraźne, czyli i świetlne, i dźwiękowe. No bo czasami tak jest, że ten okres zatrzymania się kierowcy po wydaniu polecenia się po prostu wydłuża, bo nie ma gdzie zjechać i tak dalej. No nie traktuje się każdej takiej sytuacji jak próba ucieczki, czy nie zatrzymanie się do kontroli, tak? Tutaj mężczyzna dalej wyraźnie przyspiesza, ale dlatego tak długo daje się też do zrozumienia osobie i wydaje się polecenia i sygnały, żeby potem nie mógł się obronić właśnie w sądzie, że a on nie zauważył, a on nie wiedział, bo miał głośną muzykę odpaloną. Zresztą potem ten chłop tak będzie mówić. Tutaj policjanci włączają jeszcze air horn, czyli to ach, ach, takie a, to się air horn nazywa. No i to jest moment porzucenia wszelkiej nadziei przez policjantów, że chłop się zatrzyma normalnie do kontroli, bo zaczyna jechać chodnikiem i zaraz wyjedzie na tą polanę, czy łąkę, czy whatever, przy Odrze, przy wałach przeciwpowodziowych. Tutaj jadą już poza drogą publiczną, policjanci zdecydowali się wyłączyć sygnały dźwiękowe. Wątpliwa decyzja według mnie, nie wiem co im przeszkadzają te sygnały dźwiękowe. Zatrzymajcie! Zatrzymajcie! Tutaj dochodzą polecenia jeszcze z wnętrza samochodu i chłop już nie ma po prostu gdzie uciekać samochodem i zaraz zaczyna się pościg pieszy. Znaczy pościg pieszy, no dobiegnięcie do samochodu, tak? Policjantka jest pierwsza, bo siedziała po stronie dyspozytora. Policjant obiega
samochód i podbiega do samochodu sprawcy. Co jest na plus? Na pewno to, że policjant nie obiegł samochodu z przodu, żeby się nie narażać na przykład na potrącenie, tylko obiegł samochód z tyłu, nie? No ale też miał krótszą drogę. Zatrzymaj się. Broń nie przeładowana, słyszeliśmy, że broń jest przeładowana. Ja uważam, że policjanci powinni jeździć z bronią przeładowaną zawsze. Wiem, że to jest wbrew przepisom, nie do końca, ale generalnie ja jeździłem z bronią przeładowaną, miałem to w dupie, szczerze mówiąc. Ale mając mężczyznę potencjalnie, który się nie zatrzymuje do kontroli, taką interwencję, no to ta broń powinna być przeładowana, nawet jeżeli nie nosimy przeładowanej na co dzień. Ten nabój wprowadzony do komory powinien już być już dawno, dawno temu, także ja uznaję to jako błąd. W ogóle też nie wiem, czemu chłop nie był wytargany od razu z auta i nie leżał skuty na ziemi od razu, tylko tutaj jest jakaś utarczka słowna z nimi i tak dalej. Ja wiem, że to jest ruch drogowy i oni nie mają do czynienia z takimi ludźmi na co dzień, tak jak ma patrolówka na przykład, czy wywiadowcy. No ale dalej, no to nie jest pierwsza sytuacja, że on się nie stosuje do poleceń, bo on się nie stosuje do poleceń już jakiś tam czas. Nie zatrzymuje się do kontroli, na sygnały, nie wysiadł z samochodu, kiedy policjant wydawał mu polecenia, jeszcze z wnętrza samochodu zatrzyma się wysiąść, więc nie wiem, czemu oni go tutaj dalej proszą, czemu chłop po prostu nie leży skuty, wytargany. Organy. Chodź tu, co się nie zatrzymujesz? Idę z samochodu sam. Wychodź. Wyjdę z samochodu sam, policjanci oparci, tak dalej, auto. O co chodzi? Czego nie zatrzymujesz się do kontroli? Na ziemię. Jakie kontroli? Na ziemię powiedziałem. Na ziemię. Puść mnie, bandyto. Bandyto, według mnie to można podciągnąć pod znieważenie, wyzywanie policjanta od bandyty. Puść mnie, bandyto. Kamerka odpadła, to już policjant na nim siedzi, widać, że był gaz użyty. Dobra, nie szkodzi. Czekaj, ja zaraz. Możesz siedzieć tak na nim? Tak. Jaką tarczą? Tarczą do zatrzymania. Sygnałem świetlnym niebieskim. Policjanci mu teraz tłumaczą, w jaki sposób wydawali mu polecenia, czyli sygnałem świetlnym niebieskim, sygnałem dźwiękowym i tarczą powiedział. Tarcza się mówi profesjonalnie na ten lizak tak zwany do zatrzymywania się. No tutaj policjantka próbuje zadzwonić do dyżurnego. No to trzeba tak robić, słuchać, żeby słyszeć sygnały dźwiękowe. Proszę zejść ze mnie. Nie będę na razie cię schodził. Chłop się tutaj tłumaczy, że nie słyszał tego, bo miał za głośno radio w samochodzie. Nie słyszał, dlatego spontanicznie postanowił zjechać na chodnik i na polanę przy wałach przeciwpowodziowych. No to stary brzmi bardzo wiarygodnie. Czekaj, bo ja nie mogę dyżu. Tutaj nerwy, wiadomo, no policjantka nie może wybrać, bo jest zdenerwowana. Nic dziwnego, każdy by był zdenerwowany w takiej sytuacji. No czuć od niego alkohol. Nie piłem nic dzisiaj. Czuj od niego alkohol, nie pił nic dzisiaj. No właśnie się okazało, że pił, ponieważ mężczyzna odmówił badania, więc został skierowany na przymusowe pobranie krwi. No i teraz co mu może grozić? No tutaj takie dwa przestępstwa nasuwają się od razu, czyli to jest artykuł 178b, niestosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego, za co grozi od 3 miesięcy do lat 5. Oprócz tego, jak już policjanci go zatrzymali, to okazało się, że jest nietrzeźwy, więc albo prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości na przestępstwo, gdzie będzie mu groziło od 3 miesięcy do lat 5, no i zatrzymanie prawa jazdy, chyba że to było poniżej 0,5 promila, no to wtedy wykroczenie z artykułu 87 KW, wtedy jakaś grzywna, ale do tego dochodzą jeszcze dość poważne wykroczenia, czyli niewykonywanie poleceń funkcjonariusza, artykuł 65a kodeksu wykroczeń, kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, do tego nieudzielenie dokumentu, czy tam niepodanie swoich danych, to też jest wykroczenie, bo jak potem się okazało, mężczyzna odmawiał podania tych danych, właśnie moja Ola wróciła. Ja tam nie wiem, czy przy obezwładnianiu nie było jakiegoś złapania za rękę, jak próbowali go wyciągnąć z samochodu, znaczy próbowali, wydawali mu polecenia, dziwne dla mnie, ale wydawali mu polecenia i on jak stał, to nie wiem, czy nie złapał policjanta za rękę, więc w tym momencie tutaj jeszcze artykuł 222 KK, czyli naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności, no i ewentualnie za tego bandytę, czyli znieważenie funkcjonariusza publicznego, za co grozi do lat 2. Fajnie, że policja używa nagrań z kamer, bo to jest zawsze na plus PR-owo, fajnie się to ogląda, fajnie się to ocenia potem. No policjanci byli w dużym stresie, więc mi się to wygodnie teraz komentuje, jak ja sobie siedzę przed komputerem, piję kawę, gadam do was, a pewnie może zachowałbym się podobnie, tak jak oni na miejscu interwencji. Natomiast no dziwi mnie trochę ten brak zdecydowania
aresztowania, no bo mężczyzna już się nie stosował do poleceń, popełniał całkiem poważne przestępstwo, zagrażał innym uczestnikom ruchu drogowego. No i tutaj, wiecie, otwierane drzwi, oparcie się o samochód, bez broni, wydawanie mu w nieskończoność poleceń, trochę dziwne. Wydaje mi się, że patrolówka załatwiłaby to trochę inaczej. Pamiętajcie o nafali.co.pl, gdzie możecie kupić moje bagietowe fanty, o mojej grupie na Facebooku, o TikToku, Instagramie, Sierżant Bagieta. Trzymajcie się i hej.